Nord Stream 2. Ta ustawa może namieszać Nord Stream 2. Izba Reprezentantów zacieśnia sankcje. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o nowym budżecie obronnym DA. Zawarto w niej m.in. zacieśnienie sankcji wobec gazociągu Nord Stream 2. Ma to być sposób na niedopuszczenie do startu gazociągu. Ta legislacja jest kluczowa, by nie dopuścić do startu funkcjonowania gazociągu Nord Stream 2 i uniknąć zwiększonej rosyjskiej agresji w Europie Środkowej i Wschodniej, uważa kongresmenka Marcy Kaptur, współautorka poprawki ONZ-2. Mamy nadzieję, że sankcje włączone do DA zostaną przyjęte i wejdą w życie, dodała demokratka. Mająca polskie korzenie polityk była wraz z czołowym republikaninem Michaelem McCaulem współautorem legislacji. Poprawka ma na celu uniemożliwić prezydentowi USA Joe Bidenowi to, co zrobił w maju, kiedy odstąpił od stosowania sankcji nałożonych przez Departament Stanu na spółkę Nord Stream 2 AG i jej niemieckiego prezesa, a przy tym bliskiego znajomego prezydenta Rosji Władimira Putina, Matthiasa Werniga. Ówczesne sankcje również były dołączone do budżetu obronnego, jednak miały furtkę umożliwiającą prezydentowi rezygnację ze stosowania restrykcji ze względu na ważny interes narodowy. W przypadku majowej decyzji Biden uznał, że tym interesem jest uniknięcie sporu z Niemcami. Czy Nord Stream 2 da się jeszcze zatrzymać? Nie jest jednak do końca jasne, jakie skutki może mieć obecna poprawka, o ile wejdzie w życie. Ustawę musi przegłosować jeszcze Senat USA, zanim trafi ona do podpisu do prezydenta. Według źródła PAP w Senacie, ustawa budżetowa wraz z poprawką powinna znaleźć poparcie w Senacie. Nadal mamy tu ponadpartyjny sprzeciw wobec Nord Streamu. Ale pytanie brzmi, czy jakikolwiek akta Kongresu będzie w stanie zatrzymać ten projekt, dodał rozmówca PAP. Zapewnienie bezpieczeństwa transatlantyckiego w obliczu zwiększających się wrogich wpływów Rosji jest jednym z najwyższych ponadpartyjnych priorytetów, uważa z kolei Kaptur. Przyszłoroczny budżet obronny USA, w wersji przegłosowanej przez Izbę Reprezentantów, opiewa na $768 miliardów. Projekt zobowiązuje Pentagon m.in. do sprawdzenia obecnych sił USA w Europie pod kątem stawienia oporu rosyjskiej agresji. Zakłada też wydanie $300 milionów na pomoc wojskową dla Ukrainy. Ponadto ustawa przewiduje zwiększenie wydatków na cyberbezpieczeństwo, inicjatywy związane z rozwojem sztucznej inteligencji, a także stworzenie w Pentagonie specjalnego biura do walki z ekstremizmem w szeregach wojska,